Chłopaki wczoraj przy spadkach na 25 tysięcy dolców na Bitcoinie, nawet poniżej 25 tysięcy dolców na Bitcoinie, pojawiła się na jednodniowym dywergencja, czyli RSI sprzed tam kilkunastu dni, albo nawet więcej, jest wyżej dzisiaj niż było właśnie kilkanaście dni temu. Tutaj macie to na zieloną strzałką, czyli ta RSI idzie do góry, czyli ta siła idzie do góry Bitcoina, a wykres spadł, tak, od tamtego czasu. Macie teraz czerwoną strzałkę. Tutaj w dół poszło, cena poszła w dół, a wykres wskaźnika RSI, siły, pokazuje, że idzie jednak do góry, że ktoś to kupuje. To oznacza w analizie technicznej, że cena powinna teraz iść do góry. Ale gdyby taka analiza techniczna działała, przynajmniej w 90 albo 80%, to chłopaki, ja bym teraz nie chodził tutaj po tym torowisku i nie jeździłbym pociągami, tylko bym, wiecie, latał private jetem, gdyby analiza techniczna działała. Dlatego jeśli ktoś wam mówi, że analiza techniczna pokazuje to, to, to i to, bo coś tam się narysowało, to wiecie, to jest z prawdopodobieństwem 50%. Z takim samym prawdopodobieństwem ja ci przewidzę cenę Bitcoina jutro, jak małpa. Ja cię mogę teraz rzucić monetą i powiedzieć, że jutro będzie wyżej niż teraz lub niżej. Dokładnie to jest rzut monetą, nic więcej. Bo gdyby to działało, to nie byłoby pociągów, tylko by były private jety. Ale długi, ale leci, patrz na niego, ja pierdziele, panie, głupizna. Dobra, jedziemy do prezesa na herbatę do Hiltona, penthouse w Hiltonie, jedziemy na herbatę.